Wracamy do sprawy dewastacji żydowskiego cmentarza w Zabrzu. Jak już informowaliśmy, policja zatrzymała sprawców, teraz usłyszeli oni zarzuty. Wiadomo już, że naprawa zniszczonych grobów będzie kosztować setki tysięcy złotych. Pomóc w uporządkowaniu cmentarza może każdy. Paweł Jędrusik. Początkowo policja zatrzymała w tej sprawie czterech mężczyzn, jednak po przesłuchaniu dwóch młodszych, 21 i 32-latek, zostali zwolnieni. Zarzuty usłyszeli za to 41 i 42-latek. Sąd nie zgodził się na ich tymczasowe aresztowanie, będą więc odpowiadać z wolnej stopy. Ci mężczyźni zostali zatrzymani niedługo po tym, jak te dewastacje zostały ujawnione. Oni usłyszeli zarzut dotyczący niszczenia zabytku. W tym wypadku grozi im nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Teraz zabytkowy cmentarz trzeba odbudować. W czwartek o godzinie 14 opiekun nekropolii Dariusz Waleriański organizuje wydarzenie pod nazwą Zjednoczeni Pamięcią i zachęca mieszkańców do pomocy przy pracach porządkowych. Zapraszamy każdego. Oprócz takich drobnych prac, czyli tu gdzieś coś wyplewimy, tam pozbieramy śmiecie, to co uda nam się, niektóre może te mniejsze pomniki, szczególnie w kwaterze dziecięcej, przynajmniej podniesiemy, żeby napisami były do góry. Na pewno będziemy kwestować, bo to też ogłosiliśmy, a celem numer jeden kwesty jest zebranie funduszu na zakup fotopułapek. Jeśli uda się zebrać więcej pieniędzy, opiekun cmentarza chciałby, aby zostały na nim zamontowane kamery monitoringu.